Dzień dobry, jestem w Dobrzyniu nad Wisłą. Zagościłem u pani Ireny i pana Bogdana Brulińskich, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. Zostałem poczęstowany wspaniałą grochówką. Obok jest kotlet de volaille, ziemniaki, sałatka. Mimo że pogoda nie rozpieszcza, że jest deszcz, jest zimno, pochmurno, ciągle pada, ja czuję się świetnie dzięki wsparciu Polaków. I zobaczcie, mam tutaj profesjonalny płaszcz przeciwdeszczowy, który dostałem od moich darczyńców, którzy mnie gościli, u których nocowałem, u których mogłem się umyć, zjeść. Violety i Krzysztofa też są pielgrzymami, są dobrze zorganizowani, znają trudy podróży, więc rośniemy razem, nasza akcja się rozwija, coraz więcej Polaków dowiaduje się o mojej tragedii i tym, co chcemy zrobić w przyszłości. Wygramy dla wszystkich Polaków, będziemy pomagać innym poszkodowanym. Dziękuję, do zobaczenia na trasie. Dziękuję serdecznie wszystkim darczyńcom. Proszę o wpłaty, proszę o przekazywanie informacji, w miarę możliwości o powstrzymanie się od lajków, bo lajki są dzisiaj przejawem nowoczesnego systemu robotyzacji, szczepień, czipizacji, globalizacji. Ja osobiście przepraszam, ale mimo że lajk oznacza lubię, ja lajków nie lubię. Wolę, żeby ktoś przekazał informacje o mnie, niż stawiał lajki. One są Bill Gatesowe. Do zobaczenia, kochani.